prosimy panią profesor o historię Instytutu, a słuchając historii na pewno słuchacze wyrobią sobie pogląd, pojęcie o zadaniach Instytutu. Dobrze? No, historia Instytutu jest bardzo prosta. Mianowicie to się działo tak. Wróciłam do kraju z moich studiów zagranicznych i wtedy zorientowałam się już, zresztą będąc za granicą, że jest konieczność zajęcia się dziećmi upośledzonymi różnego rodzaju, dlatego, żeby ich objąć opieką, która by wprowadzić je mogła wprost w życie społeczne, żeby nie były ciężarem społecznym. Trzeba było przede wszystkim przygotować nauczycieli do tego rodzaju pracy. Pomyśleliśmy o zorganizowaniu najpierw kursu krótkiego, półrocznego, a potem z tego kursu już rozwinął się dalszy bieg studiów. Powstał Instytut Pedagogiki Specjalnej. Pani profesor, a w jaki sposób pani się zetknęła z tym zagadnieniem i kiedy postanowiła pani oddać się sprawie dzieci upośledzonych? Pamiętam w czasie studiów moich paryskich. Wtedy byłam całkowicie nastawiona na zupełnie inną dziedzinę pracy, mianowicie na wychowanie estetyczne. Ta dziedzina mnie bardzo interesowała. Poszliśmy kiedyś z wycieczką taką studencką do jednego ze szpitali paryskich i tam pod kierunkiem profesora widzieliśmy takie bardzo przygnębiające obrazy życia człowieka. Zorganizowana była w tym szpitalu Bicetr dla badań klinicznych taka gradacja rozwoju intelektualnego człowieka od najgłębszego idiotyzmu do debilizmu. To robiło wstrząsające wrażenie, jak się widziało tych ludzi, właściwie istoty takie ludzkie, siedzące zupełnie bezwładnie na fotelikach, na których je posadzono, nie reagujące zupełnie na nic, nie reagowały na głód, na ból, na zimno, na nic. Potem w drugiej sali już budziło się życie. Widać było możliwość tworzenia się odruchów warunkowych. Były pewne irytacje. No, to problem szalenie ciekawy pod względem naukowym, a szalenie też ważne pod względem przecież społecznym, nie mówię już o humanitarnym. I to mnie porwało, iść właśnie w tym kierunku, jakoś wygładzać te porochy życia społecznego w kraju. I rozbudziło się tak wielkie zainteresowanie tym problemem, że temu już poświęciłam życie moje całe. Pani profesor, ale niedorozwój umysłowy to jest tylko jedną dziedziną zainteresowań Instytutu. Tak, niedorozwój umysłowy to jest jedna dziedzina. Prócz tego Instytut obejmuje jeszcze ślepotę, głuchotę. No, wszystkie problemy związane z wychowaniem dziecka chorego, dziecka i młodzieży niedostosowanej społecznie, zaburzenia mowy, te wszystkie prace ortofoniczne. Stopniowo narastały różne problemy, które tutaj chcieliśmy rozwiązać praktycznie, a które stanowiły takie wybitne potrzeby społeczne. Pani profesor, a od czego pani zaczynała? Czy można by trochę wspomnieć? Bo zdajemy sobie sprawę, że 40 lat temu to nie było łatwo stworzyć taką placówkę. No, te wspomnienia to są rzeczywiście ciekawe. Bardzo nawet dziwne, bo zrozumienia tego było bardzo mało w społeczeństwie naszym. Nie tylko w społeczeństwie, ale i w tych władzach oświatowych. W latach, kiedy powstawała praca Instytutu. Także pamiętam doskonale, jak walczyłam w ministerstwie o to, żeby założyć instytucję kształcącą nauczycieli dla wszystkich dzieci upośledzonych w jakikolwiek bądź sposób. Odpowiedziano mi, że po co, to przecież wystarczy jakiś 10-dniowy kurs, kilka godzin psychologii, kilka godzin psychopatologii dla wykwalifikowanego nauczyciela dla szkół podstawowych, to już wystarczy. Zdawało mi się wtedy, że jeżeli uzyskam możliwość rocznego kształcenia, to już będzie bardzo wiele. Teraz w Polsce Ludowej mamy 2-letni instytut. Ta praca się bardzo pięknie rozwija. Pani profesor, wspomniała pani, że wtedy może nie było takiego zrozumienia dla spraw dziecka upośledzonego i u władz, i w społeczeństwie. No ale u nas w społeczeństwie też nie wszędzie jeszcze się tak zmieniło. Tak, gdzieś tam w takich odległych zakątkach naturalnie. Na przykład do jednego z zakładów dla niewidomych przywieziono
dziecko niewidome, które nie umiało chodzić, dlatego że rodzice przez zbytnią troskę w tym wypadku nie pozwalali mu chodzić, żeby nie upadło, bo się może skaleczyć, nie umiało gryźć, dawano mu papkę do łykania, bo czy ono potrafi gryźć, dziecko niewidome. No i wskutek tego były wielkie trudności z reedukacją, ale po roku to dziecko doskonale i chodziło, i jadło, i gryzło. I... Musi być pedagog specjalista, żeby spod upośledzenia wydobył to, co jest w dziecku możliwe do wydobycia. Naturalnie. Wszystkie możliwości jego, żeby kompensować ten brak, jaki ma. Ja sama byłam kiedyś w takim wielkim kłopocie, jak zawiadomiono mnie, że czeka na dole dziewczynka z rodzicami swoimi, ale taka dziwna dziewczynka, która nie widzi i nie słyszy. Bardzo się tym zainteresowałam. Zeszłam na dół sama, żeby zobaczyć wszystkie jej ruchy, w ogóle jej sposób zachowania się. Widziałam już, że porozumiewa się troszkę gestami z rodzicami swoimi. Takie zasadnicze, naturalne gesty, które sobie widocznie wypracowali w domu dla możliwości porozumienia się z tą dziewczynką. Zaprowadziłam ją do mojego gabinetu, usiadła. Ja też usiadłam. I teraz co robić? Jak badać takie dziecko? To szalenie trudna rzecz. Jakoś mi nic nie przychodziło do głowy. Na stole leżały dwa jabłka. Dałam jej jedno jabłko. Obejrzała rękami, powąchała i wsadziła do kieszeni. Dałam jej drugie jabłko. I wtedy była już rzecz ciekawsza. Dlatego, że Krysia wyjęła jabłko z kieszeni i rękami porównywała wielkość tych jabłek. Wielkość i może gładkość. I to gorsze, jakieś takie z nierównościami pewnymi na powierzchni, włożyła sobie do ręki drugiej, a tamto gładkie i ładne schowała do kieszeni. Więc to była dziewczynka inteligentna. Tak, to z tego widać było, naturalnie. Myśląca, wyciągająca wnioski z doświadczeń. No i potem zaczęła jeść to jabłko, wypluwając skórkę do ręki. Zapytałam się siedzącego obok ojca, co ona z tym zrobi, czy rzuci na podłogę. Nic podobnego. Ona jest bardzo porządna, lubi ład. Zobaczy pani, że poszuka kosza do śmieci. I rzeczywiście, jak jabłko całe zjadła, wyciągnęła rękę w stronę ojca, potrząsnęła tak tą ręką. On wstał i razem poszli w kierunku kosza do śmieci. Więc znowu coś się zdobyło. Pani profesor, a jakie dalsze losy były Krysi? Więc Krysia wychowywała się 4 lata w Laskach. Otoczona tam była bardzo troskliwą opieką i rozwijała się nadzwyczajnie, pięknie. Obecnie Krystyna wróciła do swoich rodziców, którzy ją bardzo kochają. Mieszka, zdaje mi się, że w Szczecinku i tam jej opiekunowie, to znaczy Zakład dla Niewidomych w Laskach, starają się o to, żeby można było zainstalować całą tę rodzinę w jakimś większym pomieszczeniu, takim, w którym by się zmieścił warsztat tkacki, bo Krysia, poza rozwojem ogólnym, zdobyła przygotowanie zawodowe, jest bardzo dobrą tkaczką i mogłaby sobie tym tkactwem właśnie zarabiać na życie. To bardzo podnosi na duchu, to jest taki już wypadek krańcowy. Z tego już nawet wynika, że ludzie, którzy się zajmują dziećmi upośledzonymi, muszą mieć specjalne walory. W jaki sposób przez te wszystkie lata Instytut zdobywał takich nauczycieli o takim specjalnym jakimś podejściu, bo to chyba jest konieczne. Tak, tutaj poza